Adam i Jerzy Krzanowscy, właściciele grupy Nowy Styl z Krosna, zajmują 30. miejsce w rankingu najbogatszych Polaków wprost, z majątkiem wartym 950 milionów złotych. Ich droga do bogactwa zaczyna się w 1990 roku. To wtedy 23-letni Adam, jako student geodezji, wyjeżdża z Polski. Po trzecim roku wziąłem dziekankę i postanowiłem pojechać do Stanów. Pomysł był prosty. Wyjechać, zarobić ile się da i wrócić z tarczą. Potem może zainwestować w jakiś biznes, wspomina w jednym z wywiadów. Tam, szukając pracy, trafia w różne miejsca, aż w końcu po 2 latach zaczepia się w firmie White, produkującej krzesła. W tym samym czasie jego młodszy brat, Jerzy, po ukończeniu technikum gastronomicznego, również wyjeżdża za granicę. Dorabia w Izraelu jako kucharz. W 1992 roku Jerzy wraca i zakłada pod Krosnem małą kwiaciarnię. Niedługo potem nad Wisłę z Ameryki wraca także Adam. Choć szef firmy, White, nie chce go puścić, Adam przekonuje: puść mnie, a założymy w Polsce taki sam biznes i wejdziemy w niego razem. Do tego samego namawia swojego brata, Jerzego. Jest maj 1992 roku, gdy powstaje firma Nowy Styl. W pierwszych krokach braciom bardzo pomagają dawni pracodawcy Adama, właściciele firmy White, Henry i Ronald Sternowie, którzy zgadzają się zainwestować w Nowy Styl Krzanowskich i obejmują część udziałów. Na początku bracia skupiają się na składaniu krzeseł z importowanych włoskich części. Sternowie pomagają własnym doświadczeniem i wspierają w kontaktach z dostawcami. Firma dopiero raczkuje, zatrudnia 7 osób i produkuje 3 modele krzeseł, a meble Adam Krzanowski rozwozi do dystrybutorów samodzielnie czerwonym polonezem. Jerzy wynajął stary magazyn gminnej spółdzielni, w którym kiedyś trzymano nawozy sztuczne. Widok? Makabryczny. 600 metrów kwadratowych bez posadzki prądu, niczego. Gdy chwyciliśmy za pędzle, wujek z kolegą podciągnął elektrykę, sami kopaliśmy rowy pod kabel. Siermięga totalna. Zapał też. Mieliśmy frajdę, że zaczynamy coś swojego, wspomina Adam pierwszą halę firmy w wywiadzie dla Pulsu Biznesu. Rok później jest dużo lepiej. Nowy Styl zatrudnia już ponad 100 pracowników i przenosi się na halę krośnieńskiego lotniska. Ale ta szybko okazuje się za mała. Zwłaszcza gdy w 1996 roku Nowy Styl osiąga pierwszy spektakularny sukces. Rynek podbija pierwsza seria foteli, zaprojektowanych w całości przez firmę Nova, Star oraz Galaxy. To sprawia, że 4 lata później 20 wiek firma kończy symbolicznym, ale równie wielkim osiągnięciem – sprzedażą milionowego krzesła. Kolejne lata to dalszy rozwój i głośne kontrakty. W 2004 roku Nowy Styl wyposaża swoimi krzesłami obiekty Igrzysk Olimpijskich w Atenach. 3 lata później fabrykę opuszcza diamentowy fotel z numerem 50 milionów, który zostaje przeznaczony na aukcję charytatywną. W roku 2010 na jej krzesłach obradują przywódcy państw podczas szczytu NATO w Lizbonie. Z kolei przed Euro 2012 w Polsce Nowy Styl instaluje swoje krzesełka na Stadionie Narodowym w Warszawie, PGE Arenie w Gdańsku i Stadionie Miejskim w Poznaniu. Grupa ma także na swoim koncie wyposażenie stadionów w RPA i Rumunii. Obecnie firma produkuje ponad 8 milionów krzeseł rocznie, które trafiają na eksport do 100 krajów świata. Grupa Nowy Styl posiada 19 departamentów na świecie i 15 fabryk w Polsce, Niemczech, Rosji i na Ukrainie. Jest obecnie 4. największym producentem mebli biurowych w Europie.